Radio Conchita, nasze radio, to KFM Wrocław. Polskie Radio 24, Conchita. 17. Radio Conchita. Radio Conchita. Czas na informacje dnia. Politycy PiS spotykają się z mieszkańcami różnych części Polski. Minister Elżbieta Rafalska mówiła dziś o programie Dostępność Plus. Nauczyciele, rodzice i samorządowcy manifestowali przed siedzibą Ministerstwa Edukacji. Głównym postulatem zwiększenie płac o 1000 zł. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci chcą się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim. Od środy trwa ich protest w Sejmie. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Dziś kolejny objazd po kraju polityków PiS, w tym członków rządu oraz marszałków Sejmu i Senatu. Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała w Bogufale, że w wieloletniej perspektywie na program Dostępność Plus zostanie przeznaczonych około 23 miliardów złotych. To jest taka bogata oferta dostępności, która dotyczy, no nie wiem, infrastruktury budowlanej, infrastruktury transportowej, czy innych działań, które są adresowane dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. Jest to program wieloletni, program, który będzie współfinansowany ze środków europejskich, ale też będzie finansowany z budżetu państwa i to są niebagatelne, niemałe pieniądze. Program Dostępność Plus zainauguruje w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Mamy dość. Pod takim hasłem kilka tysięcy osób ze Związku Nauczycielstwa Polskiego protestowało przed Ministerstwem Edukacji w Warszawie. Nauczyciele domagają się większych podwyżek płacy, lepszej polityki edukacyjnej rządu i odwołania minister Anny Zalewskiej. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki płac na poziomie 1000 zł. Zdaniem ZNP zaproponowany przez minister edukacji od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń od 124 zł. Nosi prestiżu zawodu nauczyciela. Tak mówił do protestujących prezes związku Sławomir Broniarz. Może jeszcze nagradzania. Manifestujący mieli ze sobą flagi z hasłami mamy dość, za pracę godna płaca. Jesteśmy najbiedniejszą grupą zawodową, od której wymaga się permanentnego uczenia się i wyższego wykształcenia. Mamy dość. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przypomniała w ostatnich dniach, że wprowadzona od 1 kwietnia podwyżka dla nauczycieli wynosi ponad 5%. W ciągu 3 najbliższych lat pedagodzy mają dostać 1000 zł, których się domagają. Za 3 lata po ocenie wyróżniającej nauczyciele mają szansę otrzymać dodatkowe pieniądze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z kolei w Sejmie trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych. Chcą się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim, by przedstawić mu najsłabszą grupę społeczną w Polsce, która potrzebuje pomocy. Prezes PiS zna problemy osób niepełnosprawnych i popiera propozycje przedstawione przez premiera, zaznaczyła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Politycy zgadzają się, że konieczne są szybkie decyzje w sprawie pomocy opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Protestujący domagają się m.in. zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł na niepełnosprawne dzieci po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Ta sprawa ma szansę być rozwiązana przez Sejm do połowy maja, mówi Jarosław Sellin z PiS. To jest propozycja Funduszu Solidarnościowego, tak to nazwał premier. Konkrety będą przedstawione, prawdopodobnie będą dotyczyły absolutnie najbogatszych ludzi, nie żadnej klasy średniej, żeby jednak solidarnie. Eurodeputowany Jarosław Kalinowski uważa, że w budżecie są środki na ten cel. No naprawdę gospodarka jest bardzo dobrej koniunkturze. Jeżeli ktoś wczoraj, dzisiaj czytał spodziewane nam poprawy rankingów dla polskiej gospodarki, no to będą miliardowe, nie jeden miliard, tylko miliardowe. Jedną z propozycji premiera Mateusza Morawieckiego jest powstanie daniny solidarnościowej. Fundusz ma być tworzony z opodatkowania, jak zaznaczył premier, w niewielkim stopniu osób najlepiej zarabiających. Rozwiązania mają być gotowe do połowy maja. Dzisiaj dzień otwarty na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W programie Akademia Młodego Inwestora, filmy edukacyjne oraz Uniwersytet Inwestora dla Dorosłych. Goście mogą wejść na salę notowań i zobaczyć giełdę od środka. W tym roku dzień otwarty na giełdzie przebiega pod hasłem Giełda Pełna Wartości. Zajęcia z inwestowania dla dzieci prowadziła Katarzyna Stoparczyk z Radiowej Trójki. Dzieci zazwyczaj liczą na rzeczy obliczone na pieniądze, ale w miejscu, gdzie pieniądze są tak ważne, ja bym bardzo chciała, żeby mogły liczyć na coś dużo, dużo ważniejszego. Żeby mogły liczyć na dobrą zabawę, na to, że poznają siebie nawzajem.
nawzajem i na to, że zrozumieją, że pieniądze są środkiem, a nie celem. Jak i dorosłych. Czy to są początkowi inwestorzy? Czy są ludzie, którzy w życiu nie inwestowali, nie wiedzą, co to jest giełda? Można się dowiedzieć od podstaw, do czego giełda służy, po co tak naprawdę giełda została stworzona. Barbara Góra, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia w całym kraju na niebie sporo słońca, więcej chmur tylko na Podkarpaciu. Tam też możliwy deszcz. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 21 w centrum kraju i 25 na Śląsku i w Małopolsce. Tylko nad samym morzem chłodniej od 10 do 12 stopni. Noc będzie na ogół bezchmurna, temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do 7 na zachodzie i południu. Jutro na niebie trochę więcej chmur niż dziś. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na Pomorzu Wschodnim, 18 w centrum kraju, do 22 na ziemi lubuskiej. Chłodniej nad morzem od 11 do 14 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 17:06. W Sejmie trwa czwarta doba protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Na spełnienie swoich postulatów czekają w holu parlamentu. Grupę codziennie odwiedzają przedstawiciele władz. Wczoraj na miejscu pojawił się prezydent oraz premier. Padły też konkretne propozycje rozwiązań trudnej sytuacji niepełnosprawnych. Rozwój wydarzeń obserwował Michał Fetusio. Od środowego popołudnia postulaty pikietujących w holu sejmowym są niezmienne. Po pierwsze 500-złotowy dodatek rehabilitacyjny na niepełnosprawne osoby dorosłe, a po drugie zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W poprzednich dniach z rodzicami oraz opiekunami osób niepełnosprawnych rozmawiała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a także kilku posłów PiS, m.in. Andrzej Mularczyk czy Tadeusz Cymański. Wczoraj przed południem do gmachu parlamentu udał się również prezydent Andrzej Duda. Od matki jednego z niepełnosprawnych, Iwony Hartwich, usłyszał gorące apele o pomoc. Panie prezydencie, czy 900 zł w portfelu takich osób, czyli 153 zł zasiłku rehabilitacyjnego, który jest od 13 lat i renta socjalna tak naprawdę głodowa, która wynosi 744 zł, ma wystarczyć na godne życie dla takich osób? My się dzisiaj zwracamy do pana, wiemy, że ma pan inicjatywę ustawodawczą i prosimy teraz tutaj, żeby pan coś dla nas zrobił. Andrzej Duda słuchał rodziców przez ponad pół godziny. Po spotkaniu z nimi podkreślił, że w jego opinii oczekiwania tej grupy są słuszne i niewygórowane. Ja bym chciał, żebyśmy to jakoś między sobą uzgodnili i żeby to mogło być w jak najszybszym tempie załatwione też, żeby państwo mogli być spokojni, że zostanie potraktowani poważnie. Ja już rozmawiałem z panią minister Rafalską, chociaż tak jak mówię, no teraz te wszystkie postulaty będę miał zgromadzone. Nie mam żadnych wątpliwości i ze strony pani minister wola tego, żeby pomóc państwu. Pytanie, jakie instrumenty ustanowić, żeby pomóc takim osobom, które są w takiej sytuacji, jak państwo są. Postulaty opiekunów w Sejmie spisał prezydencki minister Wojciech Kolarski. Po południu do pikietujących zawitała ponownie minister Elżbieta Rafalska, a także szef rządu Mateusz Morawiecki. Ten przeszedł do Sejmu ze wstępną propozycją rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych. Chodziło o utworzenie nowego funduszu pomocowego dla osób niepełnosprawnych z opodatkowania osób najzamożniejszych. Do połowy maja ma zostać przygotowany wstępny terminarz zmian i projekt rozwiązań prawnych, poinformował premier. Solidarne i sprawiedliwe państwo, takie, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają tych najbardziej potrzebujących, wspierają tych najsłabszych. I właśnie ci niepełnosprawni, osoby niepełnosprawne są rzeczywiście najbardziej przez los dotknięte. Są takimi osobami, które najmocniej potrzebują naszego wsparcia i naszej pomocy, naszej troski. Dlatego zaproponujemy w najbliższym czasie specjalną daninę solidarnościową. Taką, żeby najbardziej zamożni ludzie, najlepiej zarabiający, mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących. Forma solidaryzmu społecznego, która zawiera się w propozycji premiera, powinna budzić zrozumienie w polskiej społeczności i wydaje się krokiem w dobrą stronę, podsumowała minister Elżbieta Rafalska. Jeżeli mówimy, że mamy takie osoby, którym naprawdę znakomicie dobrze się powodzi, których sytuacja materialna jest bardzo dobra, a mamy tu taką sytuację też osób niepełnosprawnych i taką potrzebę, to
Może jest to rozwiązanie. Jeżeli ktoś ma tą sytuację dochodową znacznie lepszą, to jego obciążenie nie jest tak odczuwalne jak osoby, która ma minimalne wynagrodzenia. Po serii rozmów z prezydentem oraz członkami rządu nastroje u pikietujących w Sejmie zdecydowanie się poprawiły, chociaż jak zapowiada Julia Hartwich, grupa będzie oczekiwać na konkretne projekty złożone do marszałka Sejmu. Zapewnił nas, że się tym zajmie, że możemy wracać do domu, natomiast my nauczone wcześniejszymi doświadczeniami wolimy jednak poczekać, zobaczyć pewne rzeczy na piśmie. Mówi się o projekcie ustawy, także poczekamy jeszcze kilka dni, ale głęboko ufamy panu prezydentowi, że nie zostawi tej sprawy bez efektu, także wierzymy i czekamy. Zgodnie z harmonogramem kolejne posiedzenie Sejmu rozpocząć się ma 8 maja. Wiceszef Izby Ryszard Terlecki z PiS poinformował wczoraj wieczorem na Twitterze, że nieplanowane jest na tę chwilę dodatkowe, szybsze posiedzenie. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fedusio. To krok w kierunku zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2. Parlament Europejski w minionym tygodniu zaakceptował zmiany w dyrektywie gazowej, dając zielone światło do prowadzenia negocjacji w tej sprawie. Dyrektywę popiera Polska, zablokować próbują ją Niemcy, Austria, a według niektórych również Rosja. O szczegółach Karol Surówka. W przygotowywanej dyrektywie chodzi o to, by wszystkie gazociągi, także te przebiegające po dnie morza, były objęte unijnym prawem. Brak precyzyjnych zapisów w tej sprawie dawał dotąd zwolennikom Nord Stream 2 możliwość prowadzenia przygotowań do tej inwestycji. W raporcie przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Jerzego Buzka znalazły się m.in. zapisy, że z unijnych przepisów nie mogą być wyłączone inwestycje, które zagrażają zróżnicowaniu i bezpieczeństwu dostaw gazu do Unii. Pod uwagę mają być też brane sankcje ekonomiczne nałożone na dostawcę, tak jak jest to w przypadku Rosji. Podczas prac w komisji Jerzy Buzek w rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że unijne prawo powinno obowiązywać wszystkich. Jak ktoś nie przestrzega, to nie sprzedaje po prostu, ma zamknięty rynek. No my powinniśmy tak samo traktować gaz. Ale oczywiście zastrzeżenie, wątpliwości były ogromne, bo każdy podkładał pod to polityczną treść. Przede wszystkim dlatego, że niektóre państwa z zewnątrz nie chcą stosować prawa europejskiego. Są takie państwa, wiemy o tym doskonale, i używają energii jako broni w relacjach międzynarodowych. Teraz Jerzy Buzek ma rozpocząć negocjacje z krajami członkowskimi w sprawie dyrektywy. Już wiadomo, że łatwo nie będzie. Każdy kolejny krok w kierunku wprowadzenia zmian jest poprzedzony próbami zablokowania albo opóźnienia ich. Gdy w marcu projekt zaakceptowała komisja, kilka ugrupowań, w tym komuniści, złożyli wniosek, by w tej sprawie dodatkowo zagłosował parlament. W ostatniej chwili z wniosku się wycofano. Wystarczyło to jednak, by negocjacje opóźniły się o miesiąc. Również podczas pracy w komisji nawarstwiały się problemy, mówi europoseł Zdzisław Krasnodębski. Było trochę nerwów, dlatego że były próby, po pierwsze, przełożenia tego głosowania, potem była próba też zażądania dodatkowych jeszcze opinii, badania ewentualnych skutków przyjęcia tego rozporządzenia, żeby odrzucić tę, albo przynajmniej powstrzymać, albo zahamować proces pracy nad tym rozporządzeniem. Ale ostatecznie dało się uchwalić to dobrą większością. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać po dnie Bałtyku i połączyć gazoporty Rosji i Niemiec. Podczas spotkania w Berlinie z Mateuszem Morawieckim Angela Merkel przekonywała, że nie jest to projekt polityczny, tylko gospodarczy, który ma zapewnić dywersyfikację dostaw gazu. My uważamy, że to projekt gospodarczy. Podobnie jak Polska popieramy dywersyfikację energetyczną. Również to, by przez Ukrainę... Zafałszowana prawda o aborcie. Równocześnie uważamy jednak, że projekt Nord Stream nie stanowi zagrożenia dla dywersyfikacji energetycznej Europy i że powinno się na to patrzeć wyłącznie w kategoriach gospodarczych. Premier Mateusz Morawiecki mówił tymczasem o zagrożeniu dla bezpieczeństwa Europy. W przypadku, jeśli powstanie Nord Stream 2, to ta zależność od Ukrainy będzie zerowa lub bardzo minimalna, a wtedy można sobie wyobrazić bardzo niedobre scenariusze militarne i polityczne. Jest niemal pewne, że na kolejnych etapach prac Niemcy, ale też Austria, Belgia czy Holandia nadal będą próbowały opóźnić pracę nad zmianami. Według nieoficjalnych doniesień aktywny lobbying w tej sprawie w sieci i wśród europosłów prowadzi również Kreml. Karol Surówka, Polskie Radio. Chodzi o życie na dwa innej bezpronie. O aborcji nikt nie zabiera. Zbliża się 17:15, a teraz Adrian Glaszka. Tych samych argumentów. Chociaż trzeba zachować czujność, by w imię troski
Dzień dobry, to ideologika, pastor Michał Jabłoński, prezes Józefa Słuszenia, ojciec Mariusz Bigier, szczęść Boże. I państwo zgadną, kogo jak zwykle nie, ale się umówmy. Może dobrze. Kochamy Adam, czekamy na niego, to ideologika sobotnia. Wiele rzeczy się dzieje w naszym kraju. Wiele rzeczy dzieje się w Polsce. W Sejmie ponownie protestują odpowiedź rodzice na to pytanie dorosłych dzieci. Stanowi główny cel katechezy. Co zrobić, żeby im pomóc i to jak najszybciej? Część druga. A może w ogóle się nie kłaniać na tych egzekutorzy aborcji. Znaczy, wydaje mi się, że to jest ich wierze. Powinno się, to jest wiesz, obowiązek co nie tylko chrześcijański, ale obowiązek ludzki. Pochylić się, można być, nad losem tych niepełnosprawnych, ale również i tych rodziców osób niepełnosprawnych, mówi się od jakiegoś już czasu, nie od jakiegoś od długiego czasu, są, jak ja ciągle powtarzam, te wielkie kwantyfikatory, ale też i krzyki i pełne gniewu słowa dotyczące, prawda, aborcji, pozwolić, nie pozwolić i tak dalej. Więc jak już ta kobieta nie usunie tego dziecka, tego płodu, prawda, i to usunie tego dziecka czy tego płodu. Dla mnie jest to w tym momencie, w którym następuje usunięcie, jest to płód, prawda, chociaż dla mnie ma tę samą wagę, co człowiek, prawda, ale... Ale to jest takie trochę obraźliwe, bo jeżeli mówimy o człowiek, to wiemy, że to jest człowiek, jak mówimy o płód, no to jest takie, no nie wiadomo za to, co. Tak, ponieważ jeżeli taka istota w wieku powiedzmy sobie 4-6 miesięcy, wyjdzie na świat, no to nie ma w zasadzie prawie żadnych szans przeżycia i nie patrzymy na tę istotę jak na dziecko, jak na człowieka, tylko na coś, co trzeba dociągnąć z tym życiem do tego 9 miesiąca. Ale to jest tak, to pastor nam wziął marączki, marów. Oczywiście tak, więc jeżeli już, nawet mimo tego, że ta kobieta wie, że to dziecko na przykład będzie chore, bo badania prenatalne pokazują niezbicie, że dziecko zawsze będzie chore. Jeżeli ta kobieta decyduje się na to urodzenie tego dziecka, to co tutaj mówić, ale w tym momencie, gdy rodzi to dziecko, jest pozostawiona samej sobie, ponieważ ani często tak jest, mężczyzna już się odchodzi, już on nie ma takich lubi takich. Bo to jest problem, oczywiście tak. Natomiast państwo wtedy nie dba o takie dziecko, ale przede wszystkim nie daje tej siły, tej nadziei, tej ochoty, tej matce na to, by tym dzieckiem się zajmować, czyli warunki różnego rodzaju właśnie dodatki finansowe i tak dalej, no po prostu to dziecko jest pozostawione i ta matka postawiona sobie za na te mamy, które są w Sejmie i widzę bohaterki, które poświęciły swoje życie, właśnie, poświęciły swój czas, poświęciły i same siebie, jak długo mają być bohaterkami za, nie wiem, za 600 zł miesięcznie, no jak długo? Więc naprawdę, oprócz tych plus 500 i tak dalej, powinno naprawdę być plus ileś tam set dla tych ludzi. Tych ludzi łatwo policzyć, te pieniądze nie pójdą i nie zostaną przebite bardzo często. Te pieniądze co do grosza zostaną wykorzystane na to, by pomóc tym dzieciom i by ulżyć doli tym dzieciom, a równocześnie jakoś ulżyć tym rodzicom. To są bohaterzy, ale jak można być bohaterem za 600 zł miesięcznie? Już 30 lat. Poczętemu człowiekowi. Tu ważne tematy zostały poruszone. Zacznijmy może od życia prenatalnego. W Kościele katolickim opieramy się na Biblii. Jest taka scena, kiedy Matka Najświętsza przychodzi do świętej Elżbiety i tam Słowo Boże, przez które Duch Święty mówi, że za radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Czyli jeśli w łonie jest dzieciątko i jeszcze w dodatku jeszcze zostaje napełnione Duchem Świętym przed narodzeniem, no to musi to być człowiek, to nie może być płód, który nie jest człowiekiem. I dlatego jeden z naszych profesorów, ojciec świętej pamięci Piotr Lenartowicz, kiedy te dyskusje się rozpoczęły na temat właśnie legalizacji, bądź delegalizacji aborcji, no to napisał taki genialny artykuł pod tytułem, że jest przeciwny
dyskryminacji ludzi ze względu na wiek bądź stan zdrowia. Bardzo dobrze. I ten artykuł wyjaśniał zdroworozsądkowo, dlaczego właśnie również dziecko chore ma prawo do życia opieki. Natomiast oczywiście, że bez dwóch zdań należy pomóc wszystkimi racjonalnymi metodami rodzicom tych dzieci niepełnosprawnych. To jest poza wszelkim, jakby to powiedzieć, dyskusją. Natomiast jest przykre i smutne dla nas wszystkich, że to czekało tak długo. Dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? I to jest temat na wczoraj, który musi być załatwiony. Bo rozsądek zawsze nakazuje podzielić ludzi, którzy domagają się czy oczekują pomocy, na tych, którzy mogą sobie pomóc. To powinno być załatwione wczoraj, to powinno być. I na pewno społeczeństwo i państwo i budżet państwa ma na to środki, nawet gdyby nie miał po prostu tej nadwyżki budżetowej, a szczególnie się nią chwali. Więc nawet gdyby nie miał, to już wtedy, kiedy ci rodzice protestowali w 2014 roku, powinni to otrzymać. Natomiast zostałem lekko zaniepokojony, powiem szczerze, wywiadem jednego z kapłanów katolickich, który stwierdził, że w zasadzie to nie może być tak, że Kościół domaga się właśnie obrony życia. Miałam występ wczoraj. Zamiast miałam święto. Miałam występ. To jest fałszywa idea zamiast, bo musi być to i tamto zrobione. I ujęcie, że to jest miałam występ. Natomiast powiem szczerze, ja miałam doświadczenie kapłańskie, jak 2 miesiące przebywałem w Armenii i tam obsługiwałem duszpasterstwo siostry tej matki. Tak, proszę Państwa, duszpasterstwo środowisk twórczych. To jest taki kościółek Uniewęgłowskiego na parafii przed Teatrem Wielkim, gdzie ktoś zapruszył ogień, się zaczęło palić, no i nie było czynne, potem było czynne, ale robiono, proszę Państwa, remont u księdza Niewęgłowskiego. Proszę Państwa, tutaj mówią tym naszym obrotowym, że nauczycielki, że dać pieniędzy więcej nauczycielkom. Ja mówię, przepraszam bardzo, jeżeli zawód nauczyciela to jest misja, no to nie wiem, czy to wypada im dawać tyle tych pieniędzy. Czyli aktywność, proszę Państwa, seksuologiczna. Osób na świecie niepełnosprawnych, w tym także psychicznie, no wczoraj miałam święto, wczoraj padła bomba, wczoraj miałam wielkie święto. Wczoraj miałam święto, dzisiaj miałam święto, wczoraj padła bomba w naszej chwili, mogły spać, żeby Armagedon, najwyższy czas, żeby Armagedon przyszedł. Wczoraj miałam święto. Ja bywam u papieża. Ale dobrze, nie każdy pomaga zgodnie jakby ze swoim statutem, możliwościami. No. Są instytucje, które do tego są powołane. Kościół są, może to robi tak jak w tym domu dla niepełnosprawnych. Są liczne przecież przy sierocińce i tak dalej. I przecież Kościół znany jest od tego. Są zakony, które mają charyzmat opieki nad chorymi i od wieków to robiono, chociaż za komunizmu nie wstrzymywano te zakony.
przecież w latach 50. Więc tutaj wszyscy muszą robić, ale każdy według swojej możliwości i zakresu działania. Dalej będzie się rozwijał. Nie mogą być tak, że jakaś instytucja działa powyżej swoich możliwości funkcjonowania. Przecież państwo, jakby finanse państwa, czy też opieka społeczna, opieka zdrowotna, ma określone budżety, określone możliwości, określone struktury. Nawet sama wizyta pana prezydenta w 10 roku nie koniecznie, że przygotowana jest ustawa, jest jakby świadectwem, że taka ustawa może być zrobiona i jest nam wszystkim naprawdę przykro, że wcześniej tego nie zrobiono. Natomiast nie będę ukrywał, że ani grupy modlitewne, ani stacja benzynowa, ani inne jeszcze jakieś instytucje ustaw nie układają, tylko mogłyby tym ludziom się bać, jak powiedziałeś słusznie. Liczba tych rodziców, tych dzieci jest ograniczona. To nie jest jakieś coś, co by nas jakby zrujnowało i coś, co się tym ludziom nie należy, bo przecież naprawdę niosą wielkie ciężary życia. Nie chcą spełnić swoich powinności. To, że temat jest jakby poza dyskusją, moim zdaniem. Tu nie ma przedmiotu dyskusji, natomiast niebezpieczne było to ujęcie, że albo. No bo to jest tak jak selekcja w obozie koncentracyjnym, że ty przejdziesz, a ty nie przejdziesz. Albo. Selekcja. Ale nie naturalna selekcja, tylko faszystowska selekcja. Państwo. Dlaczego? Czyli skoro temat mamy zamknięty, liczymy na to, że zostanie to naprawdę definitywnie załatwione. Tak, osobą, w porządku, tak, do końca. Tak, ale dodam jeszcze, że Benedykt XVI, Józef Ratzinger, Franciszek Veritas in Caritate, powiedział, że też nie można mieć złudzeń, że jakiekolwiek instytucje załatwią w ogóle problem miłosierdzia, że instytucje muszą wykonywać. To jest obowiązek. Ale miłosierdzie to jest obowiązek państwa. To jest najważniejsze. To jest obowiązek państwa. Ale nawet to, że państwo przez lata się z tego obowiązku nie wywiązało. Państwo jest niesprawiedliwe. I pisał o tym Jan Paweł II właściwie w akordacji Christi Fidelis Laici. Numer 72, on tam pisze 73. Że nie można liczyć, że wszędzie będzie jakakolwiek sprawiedliwość funkcjonowała. Wszystko będzie tam na opak, wszystko będzie podwracane, będzie bałagan, niesprawiedliwość, chaos. Jeśli w takim państwie najpierw przede wszystkim nie będzie poszanowane życie każdego człowieka, nauczycielom to nie wypada tak za bardzo domagać się swojego, bo nauczyciel to ma misję, on powinien za darmo, tak jak my, świadkowie, głosimy, za darmo, jest to coś, żeby tych pieniędzy. Bodajże 94 rok zaawansowany Jan Paweł II. Wyszła taka instrukcja dla spowiedników, vademecum dla spowiedników. I okazało się, że ta instrukcja jest, mówiąc oględnie, ściekła moderna. I zaraz potem Jan Paweł II się o tym dowiedział, bo nie można takiego całego Watykanu zrobić, bo to jest potężna instytucja. Natychmiast pozostawiona sobie samej. No tak, ale w sensie, że biskupem nie to się nie da tego pilnować. Więc natychmiast Jan Paweł II zwołał specjalną komisję ze specjalistów złożonych, którzy wydali korektę tego vademecum dla spowiedników. To było takiego kuriozalnego. Kuriozalnego w tej vademecum dla spowiedników było to, że po serwisie informacyjnym rodzice poczętego niechcianego dziecka. Reklama. A jak tam Basiu po sanatorium? Było mi dobre kilka lat, masaże, różne zagiki, wiesz? Jedna z kuracjuszek poleciła mi molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalne wapnie z alg atlantyckich, wysokotaskę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Nie poniedziałek, ciągi wtorek, a po nim jeszcze cięższy środek. Życie z nieregularnym wypróżnianiem mleka nie jest. Najczęściej zostaje sama ze swoim problemem. Wygląda, jakbym połknęła balon.
Dlatego najwyższy czas sięgnąć po opis Smart TV 40 cali za jedyne 1650 zł. To laptop HP, procesor Intel Core i3, Windows 10 za jedyne 1690 zł. Ponosi mężczyzna, gdy dowiaduje się o poczęciu, zaakceptował ten fakt i przyszedł kobiecie, z którą współżył, z pomocą, dobrym słowem, podniesieniem na duchu, zapewnieniem o towarzyszeniu. Gdyby sprzeciwił się w przypadku usłyszenia o zamiarze aborcji, wówczas jest niemal pewne, że do aborcji by nie doszło. Niestety, mężczyzna najczęściej uchyla się od pomocy. Owszem, jest pierwszy wśród tych, którzy przymuszają kobietę do aborcji. Jest to działanie wyjątkowo podłe i obłudne, podcinające w kobiecie wiarę w istnienie słów i uczuć pięknych i szlachetnych, którym można by ufać. Mężczyzna, główny sprawca poczęcia, jest prawie niezauważalny wśród ponoszących odpowiedzialność. Ukrywa się, ludzie zapominają o jego winie. Pociąga się go do odpowiedzialności materialnej w formie płacenia alimentów. Lekarz, aborter i personel mu towarzyszący. Szczególny rodzaj winy i odpowiedzialności spada na osoby, które bezpośrednio aborcji dokonują. Zazwyczaj są to lekarz oraz personel mu towarzyszący. Lekarz wykonuje wyrok śmierci na człowieku niewinnym i bezbronnym. Dokonuje go narzędziami, które zostały zaprojektowane i sporządzone, aby służyły życiu, a nie zabijały. Dokonuje zbrodniczego czynu z zimną krwią, bo z taką dyspozycją zabezpiecza dobrą skuteczność swojemu działaniu. Lekarz wie, co robi. Wie, że zabija i wyrywa z ciała kobiety prawdziwe ludzkie życie. Czasem jest ono w początkowym etapie, innym razem w daleko posuniętym. Dostępne fotografie pokazują pocięte na kawałki zakrwawione dziecięce ciało. Jak długo lekarz aborter wytrzyma robić coś takiego? Jak może po tak okrutnych zbrodniach patrzeć w oczy dzieci, może swoje dzieci? Są lekarze aborterzy, którzy w pewnej chwili dostrzegli ohydę zła swoich czynów, uznali ją i porzucili. Stali się apostołami, głoszącymi życie i z determinacją walczą przeciwko aborcji. To oni, niegdyś profesjonalistów wyspecjalizowanych w dokonywaniu masowych aborcji, świat dowiedział się najwięcej, że tym, którego w aborcji się zabija, jest uczelny człowiek. Dowiedzieliśmy się też, jakimi kłamstwami i manipulacjami posługują się środowiska propagujące aborcję. To iście szatańska pełna głupota. Lekarze ponoszą szczególną odpowiedzialność nie tylko dlatego, że wiedzą, co czynią, ale także dlatego, że nie muszą tego czynić. Lekarzowi przysługuje w wykonywaniu zawodu klauzula sumienia. Żadna władza nie jest ładna pozbawić go jej, ponieważ tkwi w samej naturze lekarskiej posługi, którą jest
posługa życiu, a nie śmierci. Tak. Także radia kończyta. Co sądzić o władzy, która ustanawia aborcję? To część trzecia katechezy. Aborcja, jak powiedziano, oznacza śmierć zadaną człowiekowi poczętemu, żyjącemu pod sercem kobiety matki. Człowiekowi niechcianemu, niewinnemu, bezbronnemu. Ale aborcja to także nazwa prawa, które jest ustanawiane w różnych państwach przez władze cywilne. Jest to uzurpacja, ponieważ żadna władza, żaden parlament, jak mówił święty Jan Paweł II, nie może ustanawiać aborcji jako prawa pozwalającego, a niekiedy nakazującego zabijać z jakichkolwiek powodów poczęte ludzkie życie. Żadna władza nie może też zmuszać lekarzy, szpitali, ośrodków zdrowia, służby medyczne do wykonywania aborcji. Jeśli to czyni, a niestety czyni, wówczas działa przeciwko człowiekowi, a przez to działa również przeciwko sobie samej. Władza ma służyć ludziom, stwarzać im warunki niezbędne do życia. Ma bronić ich życia, a nie zabijać. Takie jest jej powołanie. Jeśli mu się sprzeniewierza, wtedy dyskwalifikuje się i przemienia się w coś, co święty Jan Paweł II określił w 1997 roku w Kaliszu jako cywilizację barbarzyńską. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, mówił papież, zasługuje na miano barbarzyńskie. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. W podejmowaniu działań prawnych przeciw aborcji zachodzi wielkie niebezpieczeństwo ulegania pokusie zwanej poprawnością polityczną. Poprawność polityczna postępuje wbrew prawdzie. Kieruje się racjami pragmatycznymi, a nie prawdą. Gdy więc prawda nakazuje usunąć aborcję, ponieważ jest złem, to poprawność polityczna będzie szukała rozwiązań stwarzających co najwyżej jedynie pozory działań antyaborcyjnych. Ktoś powie, że ustanowienie prawa do aborcji nie znaczy jeszcze, że obywatele muszą z tego prawa korzystać. Prawo do aborcji, mówią, stwarza jedynie możliwość i wychodzi naprzeciw tym, którzy jej się domagają. Jest to błędne stanowisko. Aborcja, powiem, zawsze jest złem i to złem kwalifikowanym. Władza nie może stwarzać warunków, które umożliwiają i pomagają czynić zło. Nadto doświadczenie pokazuje, że ustanowienie prawa do aborcji jest pierwszym krokiem do wprowadzenia nakazu aborcji wobec tych, których władza nie chce, ponieważ na przykład urodzą się z upośledzeniem lub nieuleczalnie chorzy. Niekiedy władza drogą aborcji chce też ograniczać naturalny przyrost ludności. Tak dzieje się już w niektórych krajach. Bywa, że część społeczeństwa skupiona w różnych grupach i ruchach feministycznych o poglądach liberalno-lewicowych usiłuje manipulować opinią publiczną i wymuszać na władzach państwowych wprowadzenie aborcji. W tym celu organizują różne akcje i manifestacje, na przykład zbierają podpisy za aborcją, urządzają marsze protestacyjne. Niedawno w naszym kraju nadano duży rozgłos tak zwanym czarnym marszom. Czarny marsz, ponieważ jego uczestniczy, głównie panie, sięgają przede wszystkim po czarne kolory. Takie marsze robią przygnębiające wrażenie z wielu powodów. Między innymi, i to chyba wbrew intencjom organizatorów i uczestników, marsze te kojarzą się
z procesjami żałobnymi za zmarłych, w tym wypadku opłakujących zabite w wyniku aborcji dzieci, ich rozpaczliwy krzyk. Ma się wrażenie, że osoby uczestniczące w proaborcyjnych manifestacjach jakby nie zdawały sobie sprawy z tego, co czynią, zwłaszcza panie, w słowach niekiedy nader wulgarnych, uwłaczających godności kobiety, domagają się aborcji i to jak najszerszej. Głośno wołają, krzyczą, że mają prawo do aborcji, ponieważ mają prawo do swojego ciała. Są przekonane, że to, co się w nich poczęło, jest częścią ich ciała, więc mogą decydować o nim, czy je zostawić, czy usunąć. Tak myśląc, są w wielkim błędzie. To, co się w nich poczęło, nie jest ich częścią, lecz odrębną ludzką istotą. Ich ciało jest natomiast środowiskiem umożliwiającym tej nowej ludzkiej istocie wzrastanie i rozwój. Zatem, mając prawo do swojego ciała, nie mają prawa decydować o życiu człowieka, który począł w nich istnieć. Takiego prawa nie mają. Nie wolno im zabijać bezbronnego, niewinnego człowieka, by w ten sposób rozwiązywać swoje, nawet najtrudniejsze problemy. Pod wpływem nacisków władze cywilne lubią odwoływać się do referendum. Chcą w ten sposób poznać, jaki procent społeczeństwa jest za aborcją, a jaki jest przeciwny, by na tej podstawie oprzeć dalsze swoje działania. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy takie referendum jest dopuszczalne z punktu widzenia moralnego? Czy wolno poddawać pod głosowanie fundamentalne prawo człowieka do życia, w tym prawo do życia poczętych, niechcianych ludzi? Czy wolno zadawać śmierć bezbronnym, niewinnym? Oczywiście nie wolno. Drodzy słuchacze, w katechezie starałem się uwypuklić momenty, które stanowią jakieś naruszenie prawa, które łączy się z tymi debatami o aborcji. Tych momentów zafałszowania prawdy o aborcji jest wiele, ale przede wszystkim jest zafałszowanie prawdy o człowieku, który jest ofiarą aborcji. Jedyną ofiarą aborcji jest właśnie ten człowiek zabijany w ten sposób. Wszyscy inni, jak wspomniałem, są egzekutorami aborcji. I o tym nie wolno zapominać. Nie wolno zapominać o człowieku, który poprzez aborcję jest zabijany. Była to katecheza. Jak w każdą sobotę wsłuchujemy się w głos nauczania pasterzy Kościoła w naszej ojczyzny. Dzisiejszą katechezę dla Państwa poprowadził Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Napierała z Kalisza. 43 minuty po godzinie 17. Zapraszam do wspólnej wieczornej modlitwy z liturgii godzin. Podaję od razu informacje o numerach stron, na których odnajdziemy poszczególne części naszej modlitwy. Okres wielkanocny na świętej uczcie baranka. Od tych słów rozpoczyna się dzisiejszy hymn, strona 420, natomiast wydanie skrócone, strona 444. Czwarta niedziela Wielkiej Nocy, pierwsze nieszpory z niedziel i uroczystości. Antyfony, strona 590, psalmodia, niedziela czwartego tygodnia, strona 1116 i strony kolejne. Natomiast w wydaniu skróconym psalmodię odnajdziemy na stronie 1053 i stronach kolejnych. Zapraszam.
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na świętej uczcie baranka odziani w szaty zbawienia, przebywszy Morze Czerwone, ku czci Chrystusa śpiewajmy. Bo Jego ciało nas karmi i na krzyżu za nas wydane, a Jego krwią napojeni żyjemy odtąd dla Boga. Gdy noc paschalna nadeszła, Mściciela miecz nas ominął i wtedy Pan nas wyzwolił spod władzy księcia ciemności. Już Chrystus Pascho jest naszą i szczerej prawdy zaczynem. Niewinnym Bożym barankiem, co siebie złożył w ofierze. O jakże cenna ofiara, przez którą piekło jest starte, a lud wychodzi z niewoli, by pełnię życia odzyskać. Już Chrystus grób swój porzucił, zwycięski wraca z otchłani, a gdy uwięził szatana, otworzył niebo dla wszystkich. Postań się, Jezu, dla duszy radością Paschy wieczystej i nas wskrzeszonych Twą mocą do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce i Twego Ojca i Ducha wysławia rzesza zbawionych. Amen. Niech pokój Chrystusowy da radość Waszym sercom. Alleluja. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał, pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Niech pokój Chrystusowy da radość Waszym sercom. Alleluja. Krwią swoją Chryste nabyłeś nas dla Boga. Alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak bywa na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Krwią swoją Chryste nabyłeś nas dla Boga. Alleluja. Syn Boży nauczył się posłuszeństwa. Przez to, co wycierpiał i stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Alleluja. Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, że stał się arcykapłanem. Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego, Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził. Za dni ciała swego, z głośnym wołaniem i płaczem. Zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Syn Boży nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Alleluja. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym. Którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony i znajdzie pastwiska. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Obejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją. Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Trącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomni na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony i znajdzie pastwiska. Alleluja. Chrystus, powstając z martwych, zniweczył śmierć i przywrócił nam życie. Gorliwie wołajmy do Niego. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ty jesteś kamieniem, który odrzucony przez budujących stał się głowicą węgła. Spraw, abyśmy byli żywymi kamieniami w budowli Kościoła. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ty jesteś wiernym i prawdziwym świadkiem pierworodnym spośród umarłych. Wspomagaj swój Kościół, aby wdawał o Tobie nieustanne świadectwo. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ty jesteś jedynym oblubieńcem Kościoła, który narodził się z Twego boku przebitego na krzyżu. Uczyń nas świadkami Twojej miłości. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ty jesteś pierwszy i ostatni. Byłeś umarły, ale żyjesz. Zachowaj ochrzczonych w wierności aż do śmierci, aby zasłużyli na obiecaną nagrodę. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ty jesteś światłością i pochodnią świętego miasta Bożego. Oświeć naszych zmarłych, aby z Tobą królowali na wieki. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłać. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać. Bogu niech będą dzięki. Marian z Pruszkowa. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
on wyostrzy, mówi psalmista. W innym miejscu mówi, patrzcie, na jak wielu, ponieważ nie chcieli się nawrócić, spadła nagle śmierć, kiedy najmniej się tego spodziewali i żyli sobie spokojnie pewni, że przed nimi jeszcze długie lata. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, czytamy w liście do Tesaloniczan. A w Ewangelii Łukaszowej czytamy, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Po co te zapowiedzi kary przed jej zesłaniem? Niewątpliwie Pan Bóg chce, byśmy się poprawili i dzięki temu uniknęli złej śmierci. Kto wzywa, żebyś się obejrzał, nie ma zamiaru cię zabić, mówi święty Augustyn. Nie chce zabić, kto na ciebie woła, uważaj. Trzeba więc koniecznie przygotować swoje rachunki, zanim przyjdzie dzień boskiego rozliczenia. Mój chrześcijaninie, jak myślisz, czy gdybyś miał umierać tego dnia, jeszcze przed nocą, rozstrzygając ostatecznie sprawę swojej wieczności, to czy miałbyś gotowe swoje rachunki? Czy raczej błagałbyś Boga, by ci dał jeszcze rok, miesiąc, dzień? Dlaczego więc teraz, gdy właśnie ci ten czas daje, nie rozliczasz się ze swoim sumieniem? Czy to całkiem niemożliwe, że ten dzień może być dla ciebie dniem ostatnim? Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana. Nie odkładaj tego dnia z dnia na dzień. Nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz. Aby się zbawić, mój bracie, trzeba zerwać z grzechem. Skoro więc musi to kiedyś nastąpić, to dlaczego nie robisz tego? No. Tak. Jacka Grałowska, dupę zawraca, no. Wtedy utracisz naprawdę wszystko. I to bez żadnej nadziei odzyskania. Jesteś tak dokładny w spisywaniu swoich dóbr, bo się boisz, by w razie twojej nagłej śmierci nie uległy rozproszeniu. Ale jeśli taka nagła śmierć rzeczywiście cię zaskoczy, gdy będziesz w stanie Bożej niełaski, to co będzie z twoją duszą przez całą wieczność? Święty Alfons Maria de Liguori, przygotowanie do śmierci, czytał Jan Józef Kasprzyk.